Cześć, witam Was znowu na moim kanale. Ja się nazywam Tomek Żurawski. Wy jesteście na kanale Easy Eat. W dzisiejszym filmie pokażę Wam trzy przepisy dla wszystkich osób, które na co dzień lubią pizzę, a wiadomo, na diecie ciężej ją zmieścić w to swoje zapotrzebowanie kaloryczne, a na przykład na redukcji to już w ogóle czasami się po prostu nie opłaca, no bo nie oszukujmy się, pizza może być spokojnie zmieszczona w diecie, tyle że jest produktem wysoko przetworzonym i wysoko kalorycznym, przez co nie nasyci nas na długo, a tych kalorii zawiera stosunkowo sporo. Więc właśnie dla takich osób przede wszystkim są te dzisiejsze przepisy. Zapraszam do mojej kuchni, zapraszam do oglądania. Filmik będzie z podłożonym głosem, przepisy będą z podłożonym głosem, ponieważ no niestety nie mam warunków takich w kuchni, w których mógłbym to nagrać wszystko tak, jakbym chciał. Także zapraszam jeszcze raz do oglądania i do próbowania przepisów. Pierwszym przepisem jest pizza z tortilli. Będziemy potrzebować oczywiście tortille, jakąś chudą szynkę, mozzarella light, pieczarki, przecier pomidorowy, no i inne dodatki, takie jakie uważacie. No i przede wszystkim będziemy potrzebować dwa jajka oraz jakieś suszone zioła. Pieczarki i szynkę kroimy i podsmażamy sobie na patelni. W tym czasie możemy rozbić nasze jajka razem z ziołami. Jajka posłużą jako taki spód pod tortillę, który nada jej smaku. Wcześniej sobie przygotowałem tutaj dodatki, tak żeby mieć wszystko pod ręką. No i roztrzepane jajka wylewam na rozgrzaną patelnię i kładę na to placek tortilli. Przykrywam sobie to, żeby się tam ładnie podsmażyło i kiedy już czuję, że tortilla odchodzi, musi łatwo odchodzić, to przewracam to na drugą stronę. Skręcam na momencik ogień i smaruję to wszystko przecierem pomidorowym, na to daję moje dodatki. I teraz przykrywam sobie moją tortilkę i pizzę i czekam, aż mozzarella się roztopi. Wtedy wiem, że pizza jest już dobra. I tak się prezentuje gotowy przepis. Wbrew pozorom jest to naprawdę smaczne danie i sam byłem zaskoczony, jak pierwszy raz spróbowałem. Drugim przepisem jest pizza na spodzie z twarogu. Będziemy potrzebować oczywiście twaróg chudy, jakąś chudą wędlinę. Tym razem użyłem sera żółtego normalnego, dwa białka jaj, przecier pomidorowy i dodatki, które chcemy. Całą gramaturę jest na początku na screenie, także możecie sobie cofnąć. Do ciasta oczywiście będzie nam jeszcze potrzebne płatki owsiane oraz mąka pełnoziarnista. Twaróg, mąkę, płatki owsiane oraz dwa białka jaj, a do tego jakieś zioła. Robimy, mieszamy sobie na gładką masę. Tą masę wykładamy na papier do pieczenia, przesmarowany jakimś olejem i formujemy sobie taki spód. Ten spód idzie do piekarnika rozgrzanego do około 200 stopni na około 20 minut. W tym czasie przygotowuję sobie resztę moich dodatków, które pójdą na wierzch. Tutaj widzicie już gotowy spód. Troszeczkę się z zewnątrz przypalił, bo termoobieg, ale wszystko jest z nim ok. Na niego dajemy oczywiście przecier pomidorowy, jakieś zioła, resztę naszych dodatków, które sobie wcześniej przygotowaliśmy i to wszystko z powrotem do piekarnika na jeszcze około 10 minut. Po prostu kontrolujemy rozpuszczenie sera. To nam powie, czy pizza jest już gotowa.
Jak widać, u mnie już jest gotowa. Tak ona się prezentuje. Cała pizza powinna być dosyć sztywna i łatwo odchodzić z piekarnika. Jeśli jest jeszcze za miękka, to powinna z powrotem wylądować do piekarnika. No i tak się prezentuje gotowe danie. Również jest bardzo smaczne i również byłem zaskoczony, jak pierwszy raz spróbowałem, bo nie wydaje się, by był to jakiś bardzo dobry przepis. I tutaj na koniec absolutny hit, czyli pizza ze spodu z Biedronki. Będziemy potrzebować oczywiście ten spód z Biedronki. On jest dosyć łatwo dostępny praktycznie w każdej Biedronce. Ma bardzo dobry skład i naprawdę ta pizza na nim bardzo dobrze smakuje i przypomina tak naprawdę normalną pizzę, a dość łatwo ją wpasować w naszą dietę. Ja tutaj na swojej pizzy będę używał odrobinę sera żółtego, oczywiście mozzarella light, pieczarki, oliwki, jak zwykle przecier pomidorowy, kukurydzę i paprykę, oczywiście jeszcze jakieś źródło białka. U mnie jest to takie specjalne mięso, które sobie wcześniej przygotowałem, ale ja polecam używać najbardziej mięsa z piersi kurczaka. Na początek podsmażam sobie pieczarki oraz moją paprykę na rozgrzanej patelni przesmarowanej olejem. Doprawiam lekko do smaku. Przygotowuję sobie do smażenia moje mięso i smażę je na drugiej patelni, tak żeby było już gotowe. Jak widać, mięsko jest gotowe i pieczarki z papryką również. Cała reszta dodatków również przygotowana, więc można kończyć robienie naszej pizzy. Nasz spód smarujemy przecierem pomidorowym i na to sypiemy odrobinę ziół. Dajemy resztę naszych dodatków. U mnie najpierw idą pieczarki, papryka i cała reszta. Później mięso, no i na górę ser. W tym czasie oczywiście rozgrzewam sobie już patelnię, żeby była gotowa. Na górę jeszcze posypuję odrobinę ziołami suszonymi, bo bardzo lubię. I taką pizzę wrzucamy na rozgrzaną patelnię pod przykrycie na około 6-8 minut. No i gotowa pizza prezentuje się tak. No, wygląda naprawdę dobrze, smakuje bardzo dobrze. To ciasto jest dosyć sztywne, łatwo się je. No i można się bardzo miło zaskoczyć. Makro oczywiście tej pizzy jest podane na To były początku. właśnie trzy przepisy dla wszystkich fanów pizzy. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że wypróbujecie. I ode mnie tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w filmie za tydzień. Trzymajcie się, cześć.